26 września 2021 roku na stadionie toruńskiego Pomorzanina rozegrano turniej nadziei i hokeje na trawie. Impreza ta zgromadziła najmłodszych zawodników, uprawiających i zaczynających przygodę z hokejem na trawie. Stawiły się zespoły z Łubianki, Gąsawy i Torunia i oczywiście wspierający swe latorośle rodzice dopisały pogoda, humory, była wspaniała zabawa, był piknik promujący hokej na trawie i jak zawsze w tych wydarzeniach zwycięzcami byli wszyscy uczestnicy tej zabawy. Medale pamiątkowe i puchary wręczał zawodnikom prezes Polskiego Związku Hokeja na Trawie Rafał Grotowski. Witam wszystkich na stadionie toruńskiego Pomorzanina. Przed nami uczestniczki wczorajszej sobotniej imprezy w Gąsawie. Rozegrany tam został czwarty turniej z cyklu Promujemy Sporty Olimpijskie. Dziewczyny, przedstawcie się. No, zasuwajcie imię. Leticja, Zosia, Julka, Olivia. Drogie panie, powiedzcie mi, co daje wam gra w hokeja na trawie? Ja wiem, że na pałukach w Gąsawie jest to sport narodowy. Tam, jak głosi fama, przychodzący na świat chłopak, teraz już dziewczyna, rodzi się po prostu z laską. Powiedzcie mi, co daje wam hokej? Daje dużo zabawy, dużo szczęścia i przyjemność. To jest zabawa, to nie jest praca, to jest zabawa dla nas. Mi daje takie poczucie takiej wartości, że po prostu tak że idę na trening, żeby się pośmiać, żeby poćwiczyć, a później to z tego wynika. Hokej jest po prostu taką zabawą dla wszystkich. Każdy może się tam pisać, wszystko może się robić. Tylko trzeba chcieć, żeby dobrze grać, trzeba chcieć. Powiedzcie mi, ile razy w tygodniu trenujecie? I czy są to treningi, intensywne? Ile godzin trwa trening? Dwie godziny, czyli już można zostawić zdrowie na murawie. Powiedz mi, w toruńskim turnieju, który nosi turniej nadziei hokeja na trawie, przyjechałyście w licznym składzie, cztery drużyny. I powiedzcie mi, jutro do szkoły, jak godzicie sport z nauką? Pomimo, że jesteście, sport z nauką, jak godzicie? Ustawili nas specjalnie tak, żeby każdy mógł chodzić sobie na treningi, a jeśli mu coś wyskoczy, czy na przykład musi gdzieś iść albo coś, no to nie zmieniamy ciągle całego planu. Po prostu dostosowali nam plan zajęć do planu szkoły zajęć. Dziękuję bardzo, życzę wygranego turnieju. A ja zapraszam państwa na imprezy sportowe, na stadionach, hokeje na trawie, jeżeli będziecie mieli okazję. Zapraszam, dopingujcie tą piękną, acz niedocenianą dyscyplinę sportu, jaką jest w Polsce hokej na trawie. Do usłyszenia. Dzięki. Do widzenia. Dobra, dobrze, nie daj, Zośka, nie daj. Brawo, Oliwka. Dobra, jedź do końca, jedź do końca. I nad kijem. Brawo.